Dzień dobry, z tej strony Wilko, ja witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Tyran z Wilkiem. Witamy w Kakofonii, w głównym sztabie i szkarłatnego chóru wraz z widocznym tutaj, słuchajcie, i głosami Nerata. Słuchajcie, mamy jeszcze do porozmawiania z jedną panią, a mianowicie tą oto siedmiopalczastą, bo tak nam głos Nerata i zarekomendował, więc z nią pogadajmy. Dużo tego gadania w tej grze, strasznie, słuchajcie, wiem o tym doskonale, ale musicie mi zaufać, niedługo będzie trochę więcej akcji. Gadajmy. Czołem stanowicielu, głos Nerata rozkazał mi odpowiedzieć na wszelkie twoje nużące pytania, więc po to tu jestem, mówi drwiącym tonem. Nie jest to zadanie godne porucznika, ale nie zamierzam kwestionować jego rozkazu głosów. Wyraźnie pniesz się w górę, siedmiopalczasta, bądź z tego dumna. Mam wrażenie, jakby od naszych wspólnych przygód w Lazurze minęło 100 lat. Miałaś wtedy dłuższe włosy, a ja miałem 10 palców u stóp i wygodnie mi się chodziło. No, nieźle. Zawsze uważałem, że chcę zostać szefową bandy, ale w końcu trafiłem na to miłe stanowisko. Nim wojna dobiegnie końca, wszystkich nas ciężko będzie rozpoznać. Albo spoczniemy zbiorowej mogile, albo będziemy kierować natarciem z tylnych szeregów. Ho, ho. Prawda, wielkoludzie? Zerka na Barika. To prawda, nie można mnie już rozpoznać, ale po zbroju nadal jestem tym samym północnym, którego zwerbował Asze. Niektóre rzeczy pozostają niezmienne. Czego więc ode mnie potrzebujesz? Skąd znasz zwrotkę? Była moją szefową, kiedy nazywano nas zaplutymi ślicznotkami. Zwrotka właśnie opuściła swoją bandę. Powabnych nicponiów. Wszyscy zostali okaleczeni lub pożarci przez zwierzce z Lazuru. O! Masz rację, oczywiście. To były ciężkie dni, ale przeżyłyśmy i mam co opowiadać. Opowiedz mi o sobie. Zaczęłam jak większość chórzystów. Zwerbowano mnie na gospodarstwie i uzbrojono widły. Wkrótce spodobała mi się armia Kerosa. Mieliśmy w niej więcej swobody niż wcześniej w tarasach, a zawsze lubiłam wspierać zwycięskie sprawy. Nie chciałam oglądać całej wojny z pierwszego szeregu, więc na początku musiałam zabić mojego szefa bandy i zająć jego miejsce. Łatwizna, był gnidą. Od początku podboju byłam członkiniem przynajmniej 6 band, awansując w końcu do kakofonii. Niełatwy żywot, ale mam sporo rozrywki i możliwości awansu. Jeśli chcesz wiedzieć, jak otrzymałem obecne stanowisko, możesz zapytać poprzedniego porucznika. Tego tam. Haha, pokazuje postać nabitą na pal. Prawdopodobnie chodzi o któregoś z tych tutaj. Okej. Okay. Głosy bardziej cenię ambicje i nietypowe rozwiązania. Co sądzisz o głosach Nerata? To nasz szef. On wydaje rozkazy, które ja wypełniam. Nie zadaje zbyt wielu pytań. Powiem tylko tyle. Postaraj się go nie obrazić, zwłaszcza kiedy mówi o swojej sztuce. Bardzo się tym przejmuję, chociaż pod tym spiżowym hełmem niewiele widać. Lubisz pracować dla szkarłatnego chóru? Lubię żyć. W tej chwili chór to jedna gwarancja przeżycia. Wzgardzeni nie werbują cudzoziemców. Póki wojna nie dobiegnie końca i teraz nie ukrętną przed Krosem, trzeba albo przeodzieć się w czerwień, albo zginąć. O! Nie podejrzewałam nigdy, że mi się spodoba, póki nie trafiłem na front. Jest coś bardzo satysfakcjonującego w przebijaniu się przez wroga, widząc, że twoja armia rośnie w siłę za tobą. Dobrze jest czuć, że się do niej przynależy. Dobra, chcę zapytać o moje pierwsze zadanie. Śmiało. Nie można pozwolić, byś pracował dla głosów, nie mając informacji. Nie jest on wprawdzie perfekcjonistą, przynajmniej nie w naszym rozumieniu tego słowa, ale lubi, kiedy podwładnie rozumieją rozkazy. Co możesz mi powiedzieć o północnej księżnicy? Kiedyś była znana pod nazwą Cytadeli Pergaminu. Stara forteca mędrców nie wygląda najlepiej, odkąd Edyk Ognia ją spalił. I przy okazji sprawił, że przechowywane tam skarby są niedostępne. Chociaż nie powstrzyma to starań cenzorki. Wciąż znajdujemy jakieś powody, by walczyć o tą spaloną dziurę w ziemi. Najnowszym jest niejakie ciche archiwum. Głosy sądzisz, że zdoła je odzyskać. Nawet jeśli uda nam się wydobyć stamtąd jakieś księgi, to domyślam się, że tylko głosy będą w stanie je przeczytać. Opowiedz mi o cichym archiwum. Hej, co ja mogę wiedzieć? To w końcu księżnica, więc pewnie to jest to jakaś księga albo zbiór ksiąg. Poszukaj jakiegoś mędrca i wyciągnij z niego tą informację, skoro tak cię to ciekawi. O co chodzi z tym edyktem? Mędrcy odmówili złożenia hołdu i oddania swoich zbiorów. Co więcej, podczas obrony Cytadeli Pergaminu spuścili na nasze armię deszcz ognia. Tego było już za wiele, więc hegemon podpalił Cytadelę. Mędrcy musieli skorzystać z jakiejś magii ochronnej, bo księżnica płonie. Chociaż się nie pali. Rozumiesz? Po prostu stoi ciągle w płomieniach, ale nie zamienia się w zgliszcza. Aha, czyli pali się, ale się nie zamienia w zgliszcza. Kim jest cenzorka? To szefowa jednej z band głosów. Zajmuje się kontrolą informacji, jakby sam archont nie był w stanie. Chce znać moje zdanie? Chciałaby zostać kolejnym archontem tajemnic, więc stara się ustawić między głosami i wiedzą, którą ten uważa za cenną. Zobaczymy, jak długo to potrwa. Dobra, zapytajmy o coś innego. Co możesz mi powiedzieć o rozstajach Letchiany? Przed podwojem była to niewielka placówka kupiecka, którą można było bez żalu pominąć podczas podróży, jednak po napływie wystraszonych uchodźców, niosących swój dobytek i pierścienie, osada się rozrosła niemal do rozmiarów miasteczka. Tunon wysłał tam swoich zespolonych, żeby w spokoju pracowali nad orężem. Dzięki temu rozstaje Letchiane stały się przez ostatnie 3 lata ważniejsze niż przez poprzednie 3 stulecia.
Ciekawe, jak to niektóre miejsca kwitną tylko podczas wojennej zawieruchy. A powiedz mi o zespolonych. Zbliżamy się do granic mojej wiedzy. Mogę ci powiedzieć tylko tyle, że zespoleni wyciągają z pod ziemi kamienie, po czym robią z nich oręż i pancerze. Gdybym wiedziała więcej, zapewne sama machałabym teraz młotem jak jedna z nich. Kto dowodzi zespolonymi? Mają mistrzynię imieniem Zdenia. Słyszałem, jak głosy wspominał jej imię, knując jakiś plan. Podobno ma wyjątkowy talent. Osobiście nie rozróżniam dobrego żelaza od kiepskiego. Okej. Opowiedz mi o rozstaje Hetchiany. Nie bardzo jest o czym. To głównie rodziny, chociaż para grup mieszka tam w ścisku, byle tylko mieć miejsce do spania. Okej. Podczas podboju pomagaliśmy z tym problemem, wpadając tam czasem i werbując miejscowych do armii. Ale skoro mamy wojnę domową, to przestaje być takie proste. Okej, to mamy tyle. Dobra, pójdziemy do północnej księżnicy. Czy my awansowaliśmy? Tak, Eb awansowała. To jest niegłupi pomysł. Dobra, zobaczmy. Eb awansowała. Tutaj jest Eb, więc zróbmy tak. Kontrola cmentarnego blasku. Magia pływów, absolutnie. To chyba będzie 13. Dokładnie tak. Zapisz. I jeszcze dodatkowo zrobimy sobie, słuchajcie, i... talenty. To jest dobry pomysł. Tylko który talent rozwiniemy, słuchajcie? No myślę, że ten tak naprawdę. Jeśli Eb nie doznaje obrażeń, jej czas uzyskiwania gotowości ulega skróceniu. Okej, bardzo dobrze. Zapisz. To jest bardzo dobry ten. Talencik. Co my tu mamy? Listy przyszły jakieś. Nie, to są zadania, słuchajcie. I mamy jeszcze reputację. Okej, szkarłatny chór mamy na maksa. Już rozwinięty, bardzo dobrze. To samo mamy z głosami Nerata prawdopodobnie. Tutaj on nam niestety nie daje żadnych i plusów. Tutaj jest bardzo słabo, wrogo się zdurza. Blenden Mark niestety, no niestety. To nam za dużo nie daje, Tunon tak samo tak naprawdę, chociaż Tunon jest blisko jakby i... bardzo blisko bym powiedział i przejście na naszą stronę. Okej, lecimy dalej. Posprawdzajmy, czy możemy w tym momencie, słuchajcie, jeszcze z kimś porozmawiać, na przykład z głosami Nerata, ale nie sądzę. Pogadaliśmy. Nie, nic nie myśli. Możemy tutaj sobie zobaczyć coś. Peloxa. O cholera, to są ci, co ich znaleźliśmy. I Sybil. Ojej, ojej, ojej. Ale żeśmy narobili, słuchajcie. Wszystkich pozabijali. Tutaj też ktoś wisi, słuchajcie. Ale kto? Chryzanta jakaś, słuchajcie. Kim była ta Chryzanta, już nie pamiętam. No nieźle. Czuję się jak w mongolskim obozie tak naprawdę i częściowo te trupy to są dzięki mnie tak naprawdę. No ale trudno, okej. Okay. Wybraliśmy drogę szkarłatnego chóru, więc musimy się jej trzymać. Ja tu zejdę jeszcze na dół, ponieważ ten niekoniecznie chciał człowiek z nami porozmawiać. Zobaczmy, czy to coś doda, że z nim porozmawiamy. Zajęta jest, dobra, nie chce z nami gadać. Tutaj też chyba sobie za bardzo nie pogadamy, takie mam wrażenie. No dobra, lecimy do północnej księżnicy, moi drodzy. Nie ma co. Drzazga z nami pogada, czy nie bardzo? Drzazga z nami raczej nie pogada. Witaj i tak dalej. Nie. Nic nie ma takiego. Tutaj były zapasy z tego, co pamiętam, w tej skrzyni. Zatem lećmy, słuchajcie. Ja to za chwileczkę jeszcze zapiszę najpierw w grę.
Okej. Zapisujemy gra. Potwierdź. No, coś długo. I lecimy, moi drodzy i kochani widzowie, do Płonącej Książnicy. Dokładnie tak, to jest niedaleko, ziemie sporne. Tu mamy wprawdzie wieżę niedaleko, ale do niej jeszcze nie musimy iść, więc pójdźmy. O, twoją podróż przerywa dzikie wycie polujących zwierzców. Ich przywódczyni jest znacznej postury, o czarnej jak noc grzywi i pokrytymi bliznami ciele. Okej. Mamy jakiś event w podróży. No dzień dobry, moja droga. Nad tobą góruje ogromna masa mięśni i sierci, pociągając krótkim czarnym nosem. Twoje oznaczenie muszą być z plemienia łowców cienia. Curious human. Male who smells of alpha and knows of shadow hunter tribe. Best tribe. Lost tribe of kills in shadow. Nie szukam zwady, chcę dalej iść swoją drogą. Beast woman did not range so far, chasing scent and tracks of Fatebinder, only to step aside and watch human leave Beast woman behind. Nope, nope. Will not move from way. Wytłumacz się, zwierzyco, czego chcesz? Humans. No human called Fatebinder. Kairos breeds words on paper. Fatebinder binds words to earth and sky. Makes ground tremble. Makes night cry, blood and fire. Co zwierzyca może wiedzieć o stanowicielach losu Tunona? Human is not first Fatebinder. Kills in shadow has hunted. Okay. Tribes of Kairos fear Fatebinder. Human Alpha claimed Horizon Rock called Spire, and Archons did not kill Fatebinder. Archons rolled over and wide, covetous. I o co ci chodzi, zwierzyco? Kairos hunts human realms to extinction. Rules tribe of blood and ruin, starvation and death. Seeks to slaughter beast women like prey. But beast women are not prey. Are not flighty, feeble-minded humans. Beast women are savage hunters. Bred to fight Kirrut, like Fatebinder who smells of alpha. Strong always kill weak, then grow weak, or killed. Is migration of life. Kills in shadow is not weak now. Will not be weak for many long seasons. Will join Fatebinder and survive Kairos' tribe. Przyłączyłabyś się do wroga, żeby przeżyć? Enemy? No enemy. Only competition. Only strong tribes and weak tribes. Only win or die, adapt to survive. Jeśli chcesz przyłączyć się, musisz być moją betą. No i tak, słuchajcie, moi drodzy, mamy prawdopodobnie nowego i towarzysza podróży, zwierzca, zwierzycę w zasadzie. Dobrze, ale nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy.
Hills and Shadow will not shelter stone whelps anymore. Scamper, run, flee! Not want to see shadows lurking, stalking behind. Barb Cleft is leader now. Okay. We're not like if Kills and Shadow catches sight or scent of stone mongrels again. No i w zasadzie chyba mamy tak naprawdę obecna drużyna kompletna, ale teraz tak, anuluj, bo teraz zwierzycy nie będziemy brali ze sobą absolutnie. Ją znajdziemy prawdopodobnie w wieży, jak wrócimy, czyli w miejscu, w którym się spotykamy. Bardzo dobrze. Sprawdźmy, czy coś tu jeszcze w ogóle mamy. O, jest coś, słuchajcie, akwamaryn i kielich lazuru. Dobra. Okej. Okay. Pędzimy dalej, słuchajcie, nie ma co. Pędzimy dalej do kamiennej tej, do płonącej księżnicy. Jedna godzina, jeden dzień, 10 minut. Dobra. Jest to, przypominam, miejsce objęte edyktem ognia Kyrosa. Tak naprawdę chciał ukarać mędrców Kyros. No i tam sytuacja się tak rozkłada, że mędrcy jakoś i nie mogą oczywiście anulować zaklęcia Kyrosa, tego edyktu, ale mogą powstrzymać przed płonięciem częściowo, więc księżnica się pali, ale tak naprawdę nie może spłonąć do końca. Dobrze, przejdźmy sobie dalej i zobaczmy, co my tu mamy. Oczywiście na początku zawsze warto obejrzeć sobie do końca i teren, żeby i sprawdzić, czy czegoś nie pominęliśmy. Tu widać jakieś trupy, słuchajcie, znowu. O, jest coś, widzicie? Jest coś, absolutnie. W tym miejscu, dokładnie. O, tutaj. Jakiś schowek. Zwój sigil, bardzo ładnie. To się przyda. Zobaczmy jeszcze tutaj. No tutaj nie ma nic. Lecimy więc do góry. No niezłą apokalipsę im Kyros zgotował, słuchajcie, mędrcom. Tutaj kogoś mamy, wojowniczka Hordy. Moja, o, krwiożerczość w dodatku. Tutaj mamy sztaby, dobrze. Lećmy dalej. Jakaś beczułka, zapasy, ale one są niepotrzebne w tej chwili. Lecimy dalej. Cenzorka sobie stoi, słuchajcie. Zaraz z nią porozmawiamy, tylko jeszcze tu sobie obejrzymy i do końca i teren. Przejście zagrodzone jest magicznym polem, nie wiadomo jak je usunąć. Pewnie tędy wyjdziemy, jak znam życie, później. Ale nie wejdziemy na pewno. Sprawdźmy jeszcze prawą stronę, czy coś jest, ale raczej nie. Tutaj nam i... Dobrze, musimy najpierw podejrzewam porozmawiać, słuchajcie, z cenzorką. No i to uczyńmy w takim razie. Ach, stanowiciel od Stunona, cóż za niespodzianka, jestem cenzorka, witam w moim obozie, miło ujrzeć znajomą twarz. Niestety nie mogę cię teraz odpowiednio zabawić. Przebywasz w burzliwym czasie. Właśnie zamierzamy śmiało ruszyć w głąb księżnicy. Jednakże zanim zakończymy pokawędkę, możesz zaspokoić moją towarzyską ciekawość. Po co tu przebywasz? Nie lubię być przesłuchiwany. Cenzorko, jestem stanowicielem Tunona. Nie potrzebuję wymówek ani zaproszenia. Bardzo ładnie. Cenzorka stoi w milczeniu i bez ruchu. Oczywiście, stanowicielu. Przepraszam, moja skłonność do bycia bezpośrednią wzięła górę. Jeszcze raz witaj. Co sprowadza cię do mojego obozu? Naraz zlecił mi wydostanie wiedzy zgromadzonej w ruinach. Ach, zapewne mówisz o cichym archiwum. Miałam nadzieję, że do tego czasu zdołam je odzyskać, by uniknąć takich problemów. Niestety poszukiwania wciąż trwają. Jeśli chcesz je znaleźć, wiedz, że nie jest to takie proste. Nie wystarczy tam wejść i je wziąć. Przepraszam. Zdaje się, że cwani mędrcy obawiali się, że ktoś zabierze ich cenne archiwum, więc ukryli je za barierą, magiczną barierą. Nie do przejścia. Żal pomyśleć, ilu ludzi straciliśmy przez zaklęcie ochronne. Moi podwładni szukają kodu, który pozwoli przejść przez barierę. Nie wiemy, z ilu części się składa. Wiemy tylko tyle, że jest gdzieś w księżnicy. Nawet ci uczeni nie zdołali znaleźć dla nas wszystkich części, przynajmniej jeszcze nie. Postanowiłam więc dla zachęty zrobić z tego konkurs. Możesz śmiało wejść do księżnicy.
O ile zgodzisz się na zasady konkursu. Ciekawe. Jeśli chcesz znaleźć ich archiwum, musisz wziąć udział w mojej grze. Pracują dla ciebie mędrcy. Jak to osiągnęłaś? Chór potrafi być czasem przekonujący, a wiesz przecież, że lubimy stosować nietypowe zachęty. Czym jest ciche archiwum? Archiwum to najściślej strzeżona tajemnica mędrców, przechowywana w wielkiej komnacie, która podobno zawiera większy zbiór wiedzy niż wszystkie tarasy razem wzięte. Przestań przynosić mi słowa, które już znam, albo skrócę ci o głowę. Okej, to mówię do jednego z chórzystów. Kładź takie na osobnym stosie, żebyś wiedział, że już się z nimi zapoznałam, albo poproś kogoś, by ci je przeczytał. Jeśli jeszcze raz dostanę ten sam tekst, to pożałujesz. Przepraszam, że musiałeś być tego świadkiem. O czym to mówiłem? Ach, tak, o cichym archiwum. Okej. Nasi zwiadowcy mają powody, by sądzić, że archiwum przetrwało. Jakaś magia chroni księżnicę przed płomieniami, więc może ochrania także ciche archiwum. Przyszliśmy zniszczyć je w imieniu Hegemona. Co wiesz o edykcie ognia? Uważam, że ciche archiwum, znajdujące się w sercu cytadeli Pergaminu, nigdy nie uległo zniszczeniu. Jeśli tak rzeczywiście jest, wyjaśnia to ciągłe trwanie edyktu. Gdyby ktoś tam wszedł i wydostał ciche archiwum z księżnicy, założy się, że może ono wypełnić wolę Hegemona. Zniszczyć ciche archiwum? Przedmioty zawierające więcej wiedzy niż można znaleźć w całych tarasach? Oczywiście, stanowicielu. To przecież zakazana wiedza. Nerat i tak ma jakiś plan. Nie martw się, zajmiemy się cichym archiwum w odpowiedni sposób. Co się stało z tym pergaminem? Co to za światło? Nie rozumiem, jakie to ma znaczenie, ale skoro musisz wiedzieć, to nie jesteś jedyną osobą w tarasach, która ma niezwykłe talenty. Nie każdy potrzebuje oczu do czytania. Wysłanie mnie do księżnicy wydawało się oczywistością. Doskonały sposób na gromadzenie wiedzy. Nerat w szczególny sposób zainteresował się mną i moimi talentami. Pracuje ze mną, by je rozwinąć. Czy właśnie zasugerowałaś stanowicielowi, że chcesz zachować wiedzę zebraną w cichym archiwum? Cenzorka gwałtownie kręci głową. Zdecydowanie nie. Nie mam pojęcia, skąd przyszedł ci do głowy taki pomysł, więc go sobie z niego wybij. Nerat zna kodeks Krosa i nigdy by go otwarcie nie naruszył. Okej. A powiedz mi o swojej grze. Kilka grup chórzystów zostało wysłanych do ruin księżnicy i każda w towarzystwie mędrców jako przewodników. Grupa, którą zdobędzie kod, przejdzie przez barierę i dotrze do cichego archiwum, zyska chwałę i nagroda. Pozostałe? Tylko jedna może wygrać. Jeśli chcesz dołączyć do tych radosnych łowów, to jako kolejna drużyna konkurująca z pozostałymi. Chociaż oczywiście nie dostaniecie żadnych mędrców. Okej. Zgadzam się przestrzegać zasad konkursów. Znakomicie. Normalnie oczekiwałabym, że udowodnisz swoją lojalność i szczerość wobec chóru, ale twoje inne uszczynki już tego dowiodły. Możesz wejść. Proszę cię jednak o przysługę. Mój pomocnik, paskudny szept, ma zadanie do wykonania. Gdybyś był więc tak miły, jest tu gdzieś w pobliżu. Ostatnio chyba rozmawiał z jednym z więźniów. Aha. Lepiej uważaj na siebie wewnątrz, stanowicielu. Osobiście nie ostrzegałabym mędrców, ale i tak mieli za mało czasu, by się przygotować na zagładę. Wiele miejsc zostało zupełnie pokrytych lawów, nim zdołali powstrzymać zawalenie się budowli. Szkoda, że straciliśmy w ten sposób część zdobyczy. Przepraszam, muszę się napić. Ale nie da się prowadzić wojny bez żadnych strat, prawda? Okej. Musimy tutaj kogoś znaleźć podobno. Ale gdzie on jest? Ja tu nie widzę nikogo, słuchajcie. Z kim ja tu niby mam pogadać, słuchajcie? Nie mam pojęcia. Sorry, can't. A tu jeszcze nie byłem. O, właśnie. Dobra. Co my tu mamy? Dobra, porozmawiajmy z Boltoką. A, handlowiec, słuchajcie. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Zobaczmy, czy coś ma. Pyłek zwierzę krwi. Dobra, na razie nic nie będziemy sprzedawać. Ważne, że jest, słuchajcie, handlarz w razie czego w pobliżu. Can't do that. Ale gdzie niby ten gościu jest, słuchajcie, o którym ona mówiła? Dobre pytanie, prawda? Tu go nie ma, tu go nie ma. No dobra, wchodzimy do księżnicy, nie ma co go teraz szukać. Prawdopodobnie jest w środku. Zatem wejdźmy.
Okej, okay. Coś tutaj mamy. A to ciekawostka. Przejście zagrodzone jest magicznym polem, nie wiadomo jak je usunąć. No właśnie. Dopiero weszliśmy, a już jest przed nami ściana. Jak można budować tak niepraktycznie, prawda? Też to uważam. No dobra, pójdźmy sobie tędy najpierw. Nie ma co. Sorry, kid. Idźmy w miarę powoli. O, kogoś tutaj mamy. Porozmawiajmy w takim razie. Kiedy podchodzisz do ciała na końcu korytarza, mędrzec wydaje z siebie cichy pisk przerażenia i przewraca się, udając martwego. Dałem się przekonać, oba te ciała leżą bez życia. Mędrzec wzdycha i spogląda w górę na ciebie. Nie byłem pewien, czy to zadziała. Właściwie byłem absolutnie pewien, że nie, ale skąd miałem wiedzieć, że to nie jedna z tych band? Są wszędzie, chowam się tu i ówdzie, odkąd edykt spustoszył okolice. Ostrożności nigdy za wiele. Jesteś stanowicielem. Nie wierzę, że w Cytadeli Pergaminu jest stanowiciel. To ty obwieściłeś ten edykt. Wiesz, dzięki twojemu ostrzeżeniu zdołaliśmy rzucić zaklęcie, żeby zakonserwować Cytadelę, nim edykt ją zniszczył. Nie wiem, czy ktoś ci już za to dziękował, ale nasz plan nie wypalił. Nie powstrzymał edyktu, tylko zatrzymał wszystko w miejscu, kiedy już było niszczone. Konserwacja to konserwacja. Okej. Okay. Wzrusza ramionami. I tak nie będzie z tego pożytku, bo roi się tu od szkarłatnego chóru. Widziałeś, ile tych zbirów się zbiegło? Jak zobaczyłem, że wchodzą, widziałem, że już długo nie będę mógł się ukrywać. Musiałem wejść do środka i powstrzymać innych przed wchodzeniem, więc aktywowałem barierę w drzwiach. Fascynujące. I wtedy nagle wyskoczyły ci rany? Przyszedłem tu z zamiarem zniszczenia fragmentu kodu, żeby nikt nie mógł przejść. Ale ten tu musiał mnie śledzić. Zaatakował mnie i powiedział, że mnie zabije, jeśli mu nie powiem, jak przejść. Sam widzisz, jak mu poszło. Aha, okej. Okay. Proszę, stanowicielu, musisz ochronić Cytadelę przed karłatym chórem. Nie pozwól mu jej zniszczyć. Dzięki temu fragmentowi kodu przejdziesz przez pierwszą barierę. Znajdź pozostałe i nie oddaj ich łapy w tych potworów. Nie mogę dostrzec, nie mogą dostrzec naszych tajemnic. Pozwól mi opatrzyć te rany. Nie trzeba, wiem, że nie zostało mi wiele czasu. Nie przejmuj się jednym mędrcem, który jest, kiedy jest tak wiele do ocalenia. Tylko ochroń Cytadelę, proszę. Okej. Okay. Dobra. That shelf is glowing like it's trying to get your attention. My understanding of letters goes no further than how to write a... Bardzo dobrze. Karwasza szlachcica. Tutaj nic nie zrobimy. That area below us doesn't look as bad as up here. Dobra, tutaj nie przejdziemy również. Okej, okay, to wróćmy tutaj, słuchajcie, moi drodzy, i prawdopodobnie teraz już przejdziemy. Dokładnie tak. I suspect that this barrier is the first of several, and that few of them will be as simple. It would appear the sages delighted in complex solutions. Okej, okay, lecimy dalej. Tu jest jakieś przejście jeszcze, z tego co widzę. Pułapka. Pułapka rozbrojona oczywiście. Tu możemy przejść. Atletyka. Tu coś mamy. Zwój. Jednego mędrca, prawda? Ale do niego za chwileczkę wrócimy, słuchajcie. I powiem tak, ponieważ zbliża się już 30 minuta, ja nie chcę dalej tych dialogów kontynuować, chciałbym się skupić w kolejnym odcinku na eksploracji i płonącej księżnicy, poczynając od tych osób. W związku z tym dzisiejszy odcinek już będę, moi kochani i drodzy widzowie, kończył. Mam nadzieję, że wam się podobało. Żegnam was wszystkich i serdecznie. Życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku również. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach z cyklu Zagrajmy w Tyrany. A był z wami oczywiście Wilku, który pozdrawia was
z tego płonącego miejsca. Cześć.